Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Marcin Jasiński. Zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Photonios. Tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, niestety w ten weekend byłem zajęty, miałem trochę zdjęć i prowadziłem szkolenie. Więc yy, no niestety nie mogłem nagrać odcinka. Ale tak jak też mówiłem, nie zapomnę o Was i nagram odcinek. No i jestem. Zaczynamy zatem od newsów. Sony zaprezentował właśnie swój nowy obiektyw z serii G, a mianowicie Sony FE 20mm f1.8G. Jest to najszerszy obiektyw stałogniskowy ze stajni Sony podmocowanie E. Obiektyw ten posiada 14 elementów w 12 grupach, 9-listkową przysłonę, przełącznik płynnego i skokowego pierścienia przysłony, co mamy choćby w G Masterach też. Ostrzonot już 19 cm, jest bardzo mały, lekki i waży tak naprawdę... Tylko 373 gramy. To jest maluśko. Jego cena to jest około 900 dolarów. I w Europie będzie w sprzedaży w marcu, więc już od teraz powinien być dostępny albo będzie niedługo dostępny. Ten obiektyw to jest naprawdę ciekawa bardzo opcja, ale nie wiem, czy ta cena jest rozsądna, czy nie. Wydaje mi się, że nie bardzo, ponieważ w USA bardzo sobie chwalą ten obiektyw przesłuchując i oglądając recenzję, naprawdę chwalą ten obiektyw. On jest bardzo malutki, jest fajnie wykonany, jest bardzo podobnie wykonany do G Masterów, choć to jest jakby seria niżej, ale na nasze warunki za obiektyw ze światłem 1.8 płacić prawie 4000 zł to jednak chyba troszkę za dużo. Gdyby zmieścili się w 3000 zł, powiedziałbym bez wahania, że naprawdę to jest bardzo fajny sprzęt, natomiast teraz, no nie wiem, wydaje mi się, że jest troszkę za drogo. Nie zmienia to natomiast faktu, że to jest pierwszy tak szeroki kąt od Sony, jeżeli chodzi o mocowanie E i on już być zdecydowanie wcześniej, no ale w końcu to mamy. I teraz przechodzimy do długo wyczekiwanego przez wielu Fuji X-T4. Aparat ten posiada taką samą matrycę 26 milionów pikseli jak, jaka jest w Fuji X-T3. Ma on ten sam procesor i wizjer elektroniczny z 3,69 milionów punktów. Posiada on nową pięcioosiową stabilizację do 6,5 V. Fajną rzeczą jest nowa bateria, która ma pozwolić na 600 zdjęć. Jest również nowy dotykowy ekran 3Calowy posiadający 1,62 milionów punktów jest on w pełni odwracalny, co zresztą widzieliście i możecie zobaczyć na zdjęciach, więc to dla filmowców na pewno będzie cenna, bardzo cenna rzecz. Fuji x C4 posiada zupełnie nową przyprojektowaną migawkę, która ma wytrzymać przebieg 300 000. Zdjęć. Dodatkowo aparat, to jest uwaga, bardzo ważna rzecz, ma posiadać tryb seryjny 15 klatek na sekundę przy migawce mechanicznej. Co jest jak do tej pory najlepszym na świecie, wynikiem wśród aparatów niepełnoklatkowych i większych. Więc konkurencja ma około 12 klatek, tak jak Sony czy Nikon. Czy Canon mniej więcej osiągają do takich wyników 12-klatek przy migawce mechanicznej? Natomiast przy migawce elektronicznej on ma robić 20 klatek na sekundę, co jest ostatnio standardem. Natomiast te 15 klatek przy migawce mechanicznej robi naprawdę różnicę dla osób, które tego potrzebują. Jest to naprawdę świetny wynik. Tutaj w Fuji się naprawdę bardzo postarało. Ten aparat nagrywa w 4K w 60 klatkach oraz Full HD, w, uwaga 240 klatkach na sekundę. To jest naprawdę bardzo fajny wynik. E, posiada on dwa sloty kart pamięci SD UHS2 e, będzie on sprzedawany już na wiosnę, a jego cena to 7899 zł. Z tego co mi wiadomo, ten aparat już na dzień dobry będzie miał opóźnienia w dostawie, oczywiście z powodu koronawirusa. Co sądzę o tym aparacie? Uważam, że to jest naprawdę fajna premiera. Na samym początku, jak dochodziły do mnie plotki w zasadzie o tym, że to ma być zabójca całej reszty aparatów, ma być królem niepełnoklatkowym, no to bardzo, bardzo na niego czekałem. Znowuż kilka tygodni temu pojawiły się pierwsze specyfikacje i nie wyglądało to za ciekawie, tak jak mówiłem chyba w ostatnim odcinku nawet, że podejrzewam, że to będzie ewolucja, nie rewolucja. Natomiast tutaj według mnie Fuji poszło troszkę dalej. Nie jest może to coś super spektakularnego, ale naprawdę te zmiany są fajne. No przede wszystkim nowa bateria, tak? to jest jedna z ważniejszych rzeczy dla nas. Bardzo nam na tym zależy i to myślę, że nie tylko w aparatach, w każdym sprzęcie. Jak bateria pozwala nam korzystać z urządzenia dłużej, to jest bardzo fajna rzecz. Natomiast 15 klatek na sekundę. To jest super sprawa, to muszę przyznać, że yy, robi, to, robi to wrażenie jeżeli chodzi o, o niepełną klatkę i wyżej, tak? jeżeli chodzi o pełną klatkę, czy też czy nie wiem, średni format. Nie mamy takich wartości. No i poprawili też wideo. Mamy 4K60, no i Full HD w 240 klatkach. Jest to naprawdę świetny wynik. No, mamy dwa sloty kart pamięci. Yy, Sama obudowa też jest troszkę przeprojektowana. Mamy tam trochę zmian w guzikach, w przyciskach. Sama obudowa też jest troszkę inaczej wykonana, lepiej. Więc to jest na pewno na plus. W tej cenie. Myślę, że warto. Myślę, że warto. Dodatkowo należy popatrzeć na to, że ten, o tym też nie powiedziałem. Ten aparat ma bardzo fajne rzeczy, jeżeli chodzi o śledzenie. Autofokus jest poprawiony też w tym aparacie. I no teraz pojawia się dosyć dużo filmików, które porównują z innymi. Też trzeba na to uważać, ponieważ już, już słyszałem i widziałem. Bardzo naciągane testy, w których porównywano do innych aparatów, i, i specjalnie żeby pokazać, jakie to Fuji jest super, a tamte są złe. Oczywiście tamte nie były złe, ale Fuji sobie naprawdę fajnie radzi i warto sobie popatrzeć, pooglądać, jak, w jaki sposób ten aparat sobie z tym radzi, jeżeli chodzi o autofokus. No i co? Myślę, że warto się nim zainteresować. Czekam na, na więcej recenzji i z wielką chęcią przyglądam się temu aparatowi. Zatem Fuji. Dobra robota. Następna informacja dotyczy lamp błyskowych, a mianowicie Elinchrom zaprezentował nam dwie zupełnie nowe lampy. Jest to LC125 i ELC500. Są to lampy kompaktowe. Jak ktoś nie wie, co to znaczy, czyli nie mają osobnego generatora, tylko mają wbudowany zasilacz wszystko w jednym, w jednej obudowie. Podłączamy pod prąd. I możemy robić zdjęcia. To są oczywiście ostatnio bardzo popularne lampy, i no, możecie to spotkać na co dzień. Tak naprawdę już nie jest to czymś wyjątkowym. Natomiast czym Elichron może się pochwalić? Pierwsza z tych lamp, czyli LC125, ma moc 131 sekund, a druga, LC500, ma moc 522 wattsekundy. Lampy te posiadają oczywiście ttl chociaż może nie oczywiście, ale bo ostatnio możemy spotkać dużo wersji lamp bez ttl i z TTL-em. Te mają jakby w standardzie TTL. Mają też HSS-a do 1800 sekundy oraz tak zwany Smart Proactive Active Cooling. Jest to system chłodzenia, który uczy się podobno naszego stylu pracy i działa tak, aby nam w tej pracy nie przeszkadzać. Nie wiem do końca, co się za tym kryje, ale na pewno to brzmi bardzo ładnie i chwytliwie. No, zobaczymy. Może coś będzie o tym wiadomo troszkę później. Z ciekawostek, dla mnie genialnych, to jest to, że te lampy mają podświetlane logo z boku, co zresztą widać na zdjęciach. Są bodajże cztery kolory, jakie mogą się wyświetlać, i to nam pokazuje grupę, do jakich należą lampy. No, to jest naprawdę super sprawa, bardzo mi to się podoba. Nie musimy latać patrzeć, jeżeli mam jakiś problem, widać z daleka, jakie lampy są w jakich grupach. No myślę, że to może w przyszłości przejść na, na, na jakieś inne marki, chociaż może to stać się też jakimś wyróżnikiem chroma Ale tutaj naprawdę ogromny plus, bo jest to fajna ciekawostka. Następną rzeczą jest minimalna moc lamp, która wynosi tylko 7 W sekund. A lampy już są dostępne do kupienia. LC-125 kosztuje 2463 zł, a LC-500 kosztuje 3524 zł. Ostatnim newsem jest nowy patent od Canona, których ostatnio mamy naprawdę dużo. A mianowicie Canon opatentował nowy obiektyw Canon RF 1321 mm f2.8. Jest to następny z obiektywów podmocowania pod bezlusterkowce Canona. tak naprawdę niesamowity jest rozwój obiektywów pod to mocowanie, bo mamy bardzo ich dużo ostatnimi czasy i robią one naprawdę świetną robotę. Ja bardzo zazdroszczę tych obiektywów Canonowi. i. No naprawdę Canon robicie kawał dobrej roboty. E, ciągle o mnie je zaskakują, jeżeli chodzi o to. Dziwi mnie troszkę wybór ogniskowej, ale zapewne mają jakiś ku temu powód. Nie wiem, może też jakiś coś będzie ciekawego w tym obiektywie. To się okaże wszystko. 13-21 no, no, no dziwny dobór ogniskowej, e, ale na pewno możecie być, no możecie być pewni, że ten obiektyw będzie świetnie wykonany, będzie świetnej jakości, bo do tego ostatnimi czasy nas przyzwyczaił Canon. To byłoby na tyle jeżeli chodzi o newsy. Eee, hmm. Natomiast teraz przechodzimy do plotek. Tutaj mamy tak naprawdę tylko jedną informację od Nikon Rumors. Nikon Z8 i następca Nikona D850 z matrycą 60 milionów pikseli. Jak donosi Nikon Rumors, Nikon ma zaprezentować dwa nowe aparaty. Ma być to następca D850 oraz Nikon Z8 jako nowy pro bezlusterkowiec. Eee, z tego co wiemy, to Z8 ma mieć dwa sloty kart pamięci, nareszcie, brawo Nikon, i w końcu też ma posiadać grip do aparatu. To są dwie rzeczy, które naprawdę mocno bolały wielu użytkowników. I teraz tak. Ma być on zapowiedziany przed premierą następcy D850, który ma pojawić się nie w tym, ale w 2021 roku. Czy to jest możliwe? Według mnie Nikon D850 będzie miał e, następcę. To jeszcze jeszcze lustrzanki nie umarły, jeszcze na pewno troszkę pożyją, a zwłaszcza tak udane aparaty jakim jest Nikon D850, tak jak mówiłem jakiś czas temu, według mnie, oczywiście mm, ja mówię to zupełnie subiektywnie, to jest zupełnie moje zdanie, Nikon D850 jest najbardziej kompletnym e, aparatem, e, jeżeli chodzi o lustrzanki, jaki do tej pory Chyba nawet został stworzony. Uwielbiam ten aparat, on jest świetny. Bardzo, bardzo, naprawdę Nikon mnie nim zaskoczył i to jest naprawdę kawał świetnej roboty. I będzie on miał zapewne swojego następcę, który podejrzewam, że pójdzie troszkę w stronę Nikon D780, czyli zapewne będzie to hybryda. Natomiast, czy jest sens stworzenia jakby nowej serii, nowej jakby podgrupy, jeżeli. Chodzi o Nikona bezlusterkowce i tworzenie serii Z8. No, nie wydaje mi się, ponieważ Z7 był jakby tym bezlusterkowcem, który miał być Pro, który miał być w kategorii tej, co jest, załóżmy, A7R, tak, cała seria A7R, i to miał być bezpośredni konkurent dla nich. Natomiast nie wydaje mi się, że wprowadzą zupełnie nową serię Z8, jeszcze wyżej. No bo jaki miałoby to mieć sens? Myślę, że może to być po prostu następca Z7. I czy w przyszłym roku? Tak. Myślę, że w przyszłym roku mógłby się on pojawić, ponieważ na pewno wyciągnęli wnioski z wszystkich błędów, jakie popełnili przy projektowaniu Z6 czy Z7, i Z8 może być jakby odpowiedzią na to. Natomiast matryca 60 milionów pikseli, hmm. jest to bardzo możliwe, ponieważ Sony posiada oczywiście w 7 r 4 taką matrycę i bardzo możliwe, że Nikon, który no jak wiemy bardzo ściśle przez wiele, wiele lat współpracował z Sony, po prostu taką matrycę dostanie, albo taką samą, albo inną, chociaż Nikon przecież chwalił się tym, że jakby projektował sam, Ostatnie matryce do, 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 do swoich aparatów. Natomiast i takie wykonywało Sony i myślę, że ta współpraca cały czas jest zacieśniona i zapewne dostaną taką matrycę. Czy będzie 60 milionów pikseli? No nie wiadomo, to są naprawdę takie bardzo wczesne plotki. Ale no są na pewno one pozytywne, tak? bo, bo, bo im więcej fajnego sprzętu się pojawia, tym większy będziecie mieli wybór. I to byłoby w zasadzie na tyle w tym odcinku, ponieważ targi zostały odwołane z powodów e, oczywiście e, koronawirusa. Nie wiadomo kiedy pojawią się nowe premiery sprzętów, które miały być prezentowane na targach. E, natomiast no, tak samo mamy problem z dostawami. Dzisiaj na przykład wyszła informacja, że Canon ma przez jakiś czas mieć zamknięte pięć fabryk, ponieważ mają problem również z dostawami. Elektroniki, akurat 5 fabryk, jeżeli chodzi o aparaty. A ja Wam dziękuję za oglądnięcie tego odcinka. Serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do klikania łapek w górę, dzwoneczka oraz do dołączenia do moich patronów, ponieważ dzięki nim mogą powstawać właśnie takie materiały. Link do patrona macie w opisie. No i co, i do zobaczenia nie za tydzień, a nawet wcześniej, bo oczywiście w niedzielę o godzinie 20 będzie następny odcinek. Tym razem. Mam nadzieję, że będzie o czasie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Następnym razem, cześć!